Ja jestem w ogóle zwolenniczką tego, żeby ubierać się jednak kolorowo. Oczywiście czarny to też kolor i szary, ale ja zawsze wolę osoby, które wyróżniają się z tłumu. Jeżeli mamy czarny płaszcz, to dlaczego nie założyć do tego wielkiej, futrzanej, czerwonej czapki? Można do tego założyć kolorowy, piękny szal, mogą być też kolorowe rękawiczki i abstrahując od tego, że dzisiaj akurat mamy śnieg, to niestety nie zawsze ten śnieg jest i w momencie, kiedy jest szaro, to rzeczywiście nam rozprasza tę smutną, szarą przestrzeń jakiś piękny, intensywny kolor. I z tego, co widzę, jeśli chodzi o sklepy, też są propagowane kolorowe kurtki puchowe, są kolorowe płaszcze, jest bardzo dużo czerwieni, zbliżają się walentynki. Jest też piękny, intensywny amarant, czyli taki mocny róż. Jest kolor żółty, cytrynowy. Ja myślę, że właśnie zimą, w tym takim okresie, gdzie jest szaro na ulicach, ten kolor bardzo jest nam w ogóle potrzebny, żeby nas doenergetyzować. I wtedy w takim czerwonym swetrze, w czerwonym płaszczu, w różowej kurce, w szafirowym jakimś okryciu będzie nam dużo lepiej znosić tę szarugę i smutek jednak, bo słońca jest jeszcze mało.